Witam wszystkich na kanale Mafia w Pruszkowska Mięsia Mięso. Dzisiaj moim Państwa gościem jest nikt inny, a jak Tomasz Cik. Witam Tomku. Cześć, cześć Grzesiu. Serwus. Dzień dobry. Tomasz, nie widzieliśmy się ponad rok. Przeszły rok, tak, dokładnie. Przeszły rok. Dużo się pozmieniało w Twoim życiu, dlatego... Turbulencje. Zainteresowanie moje, jak i widzów naszych wspólnych spowodowało, że poprosiłem Cię o kolejny wywiad. Jestem. Pochwalę się jeszcze tak, wiesz, a propos tego, co się stało w moim życiu, w tym nieszczęściu, to jest największe szczęście. To skarb. No, to skarb, dokładnie. No masz jaja, bo powiem Ci szczerze, że ja się nie, w życiu nie zdecydowałem. No, trzeba mieć mega odwagę. I to jest, wiesz co, ogromny obowiązek. Ludzie, którzy mówią, że chcieliby mieć dzieci, nie zdają sobie sprawy z tego, ile to kosztuje wyrzeczeń, jakie to jest wyzwanie, jak trzeba stać się dorosłym z dnia na dzień i z iloma rzeczami trzeba się pożegnać. Odciąć bym powinien i powiedzieć sobie, no wybieram to. A... Można powiedzieć jednym słowem, że to jest lek na wszelkie zło. Tak, lek na wszelkie zło. Wiesz co, to w przypadku mojej choroby, która jest przewlekła, no niestety trwa od 90 lat, tak jak kiedyś tam ktoś mnie poczęstował, to no, nie ukrywamy, tak, przecież się normalne, że ja nie jestem święty. To tak wyleczyło mnie to dziecko. Wyleczyło mnie to dziecko, wyleczyła mnie mała, pomaga mi w tym wszystkim Nadia, ale to jeszcze nie o tym mieliśmy rozmawiać, wracamy do pytań. Jeszcze zdążymy poruszyć ten temat. Temat na czasie, nasz wspólny znajomy, bo ja go znałem, ty może lepiej, na pewno lepiej, Jarek Maringę. No, Jarosław Jerzy. Tak. W cudzysłowie człowiek sukcesu, jak sam się przedstawiał, na dzień dzisiejszy stoczył się na samo dno. Od milionera do zera. 10 lat nieprawomocnego wyroku na karku. Powiedz Tomku, w jakich okolicznościach poznałeś Jarosława Maringę, pseudonim Chińczyk i na czym polegały wasze początkowe relacje? Wiesz co, mówiłem wcześniej, poznałem go, wiesz co, w Radomiu gdzieś tam przelotem. On wychodził w 2000. Tak, na Wolanowskiej. Pamiętam, że gdzieś tam on wychodził na wolność. Mieliśmy jakiś tam pierwszy kontakt, co tam się otarłem o niego. Bardzo elegancki, reprezentatywny dżentelmen. Nie wszyscy go lubili. Elokwentny. Nieelokwentny. Można było się oszukać. Tym bardziej, że no nie lubił go chyba tylko Robert, no. Tylko Robert go nie lubił i tam, bo oni siedzieli razem, zresztą tym DVD tam dostał po głowie. Słyszałeś o tych wszystkich epizodach jego i ekscesach różnych, gdzie nie mogli się dogadać, no ale oni się nie lubili bardzo z tym na F i tam jeszcze z paroma osobami. Ale mimo wszystko był bardzo reprezentatywny i też chroniony pod parasolem. I on wtedy pod parasolem staruchów. Jeszcze tak wtedy mocno. Nie było akcji, że poszedł w małą koronę. No nie, bo to wiesz, on wyszedł, później został znowu maglowany do tej samej sprawy, no i później spotkaliśmy się na Siczkarniku. Na Siczkarniku na Solidarności. Był tam taki Rafał z długimi włosami, też nie będę przedstawiał tutaj, no nie chcę, bo jest też... Piłka. Tak, nie. Mówię o tym, o... No taki tam do M-ków, taki dłuższy włosy na M-kach, siedział na 4-3. Rafał, który grał w piłkę na wolność. Jak się ukrywa? To mówisz o tym, mówisz też o Katule. No. Ja mówię o Rafale, takim czarne, długie włosy, taki bardzo elokwentny, bardzo, no, moim zdaniem inteligentny chłopak, wygadany. I on mi powiedział, że właśnie, że Jarek już tam został rozciągnięty. Jak mogę ci szepnąć, to nie wiem, czy będzie słychać, ale... taki... Bardzo fajny chłopak, no ale to mniejsza z tym, z kolorowaniem włosów tam związana ksywka, ci co uznają, to będą wiedzieć. I słuchaj, no i on mówi, że weźcie tam uważajcie na niego, bo on już jest rozjebany, wiesz. No to mi się oczy zaświeciły, jak nie wiedzą jak go palnąć, no to ja się przyklejam, tak? No wiesz jak jest dzisiaj, słuchaj, no, różni młodzi ludzie, nie znający życia, jak nie latali, to nie wiedzą, że jak jest dojna krówka, to się robi swoje. No, niekoniecznie musisz o wszystkim z kimś rozmawiać, tak?
No tak. No. Ale jeszcze wiesz dobrze, że były takie czasy, że i z niebieskimi różni tam latali i mówili, że dla nich bezpieczniejszy jest ten niebieski niż kolega inny z tam z... No i taka jest prawda. Tylko nie każdy to wie, no bo w zależności od tego, jak dużo przeżyłeś w życiu, jak dużo zrobiłeś w życiu, to takie doświadczenie niesiesz i bagaż. I tym bagażem możesz się gdzieś tam pochwalić, mówiąc, że tak, doświadczyłem tego i tego, widziałem to i to, a ten, co tego nie widział, to nigdy w to nie uwierzy, no bo dla niego to jest czarna magia i jest zielony po prostu. I tak samo było na przykład z Jarkiem. No Jarkowi się wydawało, że jest gangsterem, że jest geniuszem, że wchodzi na giełdę, że jest milionerem, a tak naprawdę sam nie widział, ile ma pieniędzy, bo to Piotrek wiedział, ile on ma pieniędzy. Piotrek odbierał telefony, mówił, halo, Jarosław Jerzy Malinga z tej strony i podpisywał się za niego, odbierał telefony za niego, a Jarek tylko tak jak rozmawialiśmy, wydawał pieniądze, no i to za dużo ich wydał. I latał na różowym słoniu. Tak, na różowym słoniu w różowych okularach, dokładnie. I grał w czołgi. Grał w ciągi z moimi dziewczynkami. Tak. A masz świadomość, za co siedział? Wiesz co, no wtedy? No tak, drugi raz do żaby. Drugi raz do żaby, no bo jeszcze siedziałem do towaru. Siedziałem na Mokotowie na 3-2. Bardzo fajną grupę miałem spacerową, tam połączyliśmy, ja miałem recydywę akurat, ale moi koledzy byli na Petce, też nie chcę wspominać, ale taki bardzo mocny chłopak z Sochaczewa tam siedział, bardzo mocny chłopak, mega mocny chłopak, ostry z Pruszkowa, taki, który tam miał w tym Inowrocławiu tam ekscesy, co taka obława była bardzo głośna, fajny chłopak z Ożarowa też siedział. No naprawdę mega fajną grupę spacerową mieliśmy i to już wtedy było tak, że tam wiadomo było, że żaba ten nie przewiezi na Białękę, no i Jarka spotkałem na Siedźkarniku, na którejś tam... A za co wtedy siedziałeś? Wiesz co, ja siedziałem, już ci mówię, ze mnie wymuszenia rozbójnicze i posługiwanie się nie swoim dokumentem. Zresztą miałem 282, coś ci mówię, zaraz sobie przypomnę, 282, posługiwanie się nie swoim dokumentem i chyba jeszcze wtedy miałem jakąś tam kradzież z włamaniem, ale mi spadło na kradzież, a to i tak mi tam poszło wszystko w jeden wyrok i jeszcze się śmiał taki kolega z Gdańska, taki, który miał tam związaną ksywkę z ramieniem, nie będę mówił jaką, taki też go wszyscy znają, mówią, ty, my dostaniemy mniej do Szkatiego niż ty sam za te swoje wymuszenia. I tak było, ja dostałem 5 lat. Za każde 5 lat, za każde wymuszenie dostałem 5 lat, a oni z grupą dostali 3,8 za ten stadion do Szkatiego. Jak oceniasz przyjęcie przez niego statusu małego świadka koronnego i złożenie zeznań obciążających żabę? Jak myślisz, co nim kierowało? Wiesz co, no na pewno, słuchaj, to ja ci powiem tak na przykładzie tego chłopaka z Zielonej Góry. On przesadnie dbał o siebie. On był najprzystojniejszy, najpiękniejszy, najmądrzejszy. I dla mnie to już była taka grupa podwyższonego ryzyka, gdzie ja wiedziałem, że ja mogę być blisko, ale on nie może nic o mnie wiedzieć. No i tak było. No. Niektórzy twierdzą, że ja coś robiłem. Ja nic nie robiłem. Ja robiłem to, z czego zostałem rozliczony i mam czyste sumienie. Tak? A teraz druga sprawa jest taka, że tak, przykleiłem się do niego, zrobiłem to, co miałem zrobić. Miałem źródełko, które biło na bieżąco, permanentnie. Dlaczego to zrobił? Mówię, czy on się, czuł się najprzystojniejszy. Właśnie ten modus operandi, dlaczego z dupy jebał, no? Najprzystojniejszy, najpiękniejszy, przesadnie dbał o siebie, dobrze się ubierał, bywał na salonach, już mieszał gdzieś tam, już mieszał się w takie środowisko VIP-ów, można powiedzieć wtedy. Miał ten sklep w Mariocie, tak? Weź teraz idź siedzieć. Z taką osobowością, jaką miał. No, nie wytrzymał dzisiaj. Ja powiem, że słyszałem na początku znosił taką to dobrze, wersję, no. Że żaba go na gruby hajs wyjechał. No tak, też go wszyscy go wyjebali na hajs. Mhm. On wychodził, tylko został z tą kamienicą, miał tam jakieś działki, parę nieruchomości. No, tylko z tą kamienicą. Wiesz, jak o czym mówimy. No mieć kamienicę na Grochowie, no to... No to też jest nielada wyczyn, ale tą kamienicę w bardzo nieuczciwy sposób nabył. To też nie ma co ukrywać. To był bardzo, bardzo popsuty, nieuczciwy dżentelmen, powiedzmy w cudzysłowie, którego no, ja uważałem, że trzeba brać pod kątem bardzo podwyższonego ryzyka i trzeba uważać na każde słowo, którego się używa przy nim. Na maksa zaburzona osobowość, jeżeli chodzi o jego osobowość, to powiem ci, nie spotkałem drugiej takiej złej osoby. No, już nie będę używał brzydkich słów.
kilka lat temu internet żył twoim konfliktem z Maringę. Mhm. No jakie, on go zaczął, wiesz. Jakie były jego podłoże i jak się skończyło to nieporozumienie między wami? Wiesz co, przyszedł taki moment, że on już naprawdę miał tak naprawdę tych pieniędzy coraz mniej. No nie chcę ci mówić na jakim utracjuszem, nie? Tak, nie chcę ci powiedzieć na jakim patencie ja leciałem, ale ja leciałem na pięknym patencie, który tak naprawdę, no, każdy by zrobił to samo co ja, tylko nie każdy miał tą możliwość. Ja wykorzystałem akurat tak swoje 5 minut i mówię, no nie chciałem popełniać przestępstw, co miałem dojne krówki, tak? I miałem tam takich krówek sporo. Wiedziałem, że to są krzywdziciele, że to są marcy i absolutnie nie miałem skrupułów, żeby robić swoje, więc jak dawali, to brałem. Im więcej, tym lepiej. Na każdym patencie możliwym, jakim tylko mogłem, to wykorzystywałem sytuację. I powiem ci, jak było z nim, że on już zobaczył, że, no, że to tak naprawdę to nie jest jakaś tam przyjaźń, tak? Że on, zraniłem jego serce. Ja widziałem zdjęcia jakieś nasze wspólne, gdzieś z różnych miejsc, gdzie powiedzmy siedzimy tam w 8 osób, ja siedzę tutaj, on siedzi tu. I on na tym zdjęciu nie patrzy się w obiektyw, tylko on się patrzy, kurwa, na mnie. I było tak, ja mówię, ty, patrzy tam na te zdjęcia, ja mówię do kogoś, ja mówię, ty, kurwa, on się patrzy na mnie, czy mi się wydaje? Na wszystkich zdjęciach patrzył na mnie. I teraz nie wiem, czy on się zakochał, przepraszam, Grzesiu, nie wiem, czy on się zakochał, czy ja go tak zraniłem, ale tam definitywnie ale nie wytrzymał i powiedział, że napisze, chyba był, wiesz? Chyba był, no kiedyś mnie namawiał do takiego spotkania, gdzie ja tam miałem coś zrobić z jakąś tam dziewczyną, z którą on się spotykał, ale nie jestem, wiesz, zwolennikiem takich zabaw, ja sobie radziłem świetnie sam. Znane są takie przypadki? Tak, tak, no słuchaj, znane są i różne inne, że to ktoś tam lubi, powiedzmy, być pobudzany w tym najczulszym punkcie, gdzie to tak naprawdę stamtąd wychodzi, a nie wchodzi. Są takie, ja znam różne tajemnicze, wiesz, przypadki tutaj, nie chcę o tych przypadkach mówić, ale no nie był sam. Są na chwilę obecną siedzi, nie radzi sobie ze sobą. No, słyszę, ma dwucyfrowy wyrok na głowie, 10 lat dostał. Na własne życzenie. Jak skomentujesz, znasz kulisy w ogóle? To jest sobie. No słyszałem, że tam jakiegoś starszego pana poturbował, tak? Że tam poturbował, no. Zabił go, tak? No, pan pobicie, no pobicie, pan ze skutkiem. Wiesz co, czego się można było po nim spodziewać? No? Strasznie znęcał się. Jego te zapewnienia, że on jest taki zresocjalizowany, to było... Pic na wodę, fotomontaż. Dalej, wiesz co, dalej... Ja nie jestem od rozliczania nikogo, ale on dalej robił to, co robił. I gdyby nie to, że był pod osłoną, na mniejszą skalę, tak. Gdyby nie to, że dużo osób się od niego odwróciło, nie chcieli mieć z nim w ogóle żadnego kontaktu, to on by próbował odbudować to swoje imperium na różne sposoby. No ja kiedyś tam, no nie będę mówił, bo tam gdzieś tam pojechałem kiedyś pokazać mu, że, no, że jest tam ta siła przebicia i zabrałem coś komuś i przywiozłem coś jemu, żeby pokazać, że no, no nie jest tak, że tam to jest takie fikumiku, tak? I to chodziło o takiego Wieśka, nie wiem, czy kojarzy sytuację. Oj, Wieśków jest. No. I pojechałem, zabrałem mu wszystko, co tam było i przywiozłem Jarkowi. Jarek mówi, o kurwa, ale mi zaimponowałeś, wiesz. Ja mówię, no to jest twoje teraz, wiesz. Znaczy moje, ale to jest też i twoje. Tak się, wiesz, no, miałem ten punkt zaczepienia, żeby to zrobić tak jak po mistrzostku, tak? W majestacie prawa, jak to się mówi. No bo ja mówię, no już też, wiesz, ja bardzo chciałem zmienić swoje życie. Ja się napatrzyłem od dzieciaka na to wszystko. Na, no, rozmawialiśmy dzisiaj o tym Marku z Radomia, tak? O tym skórze. No i jeszcze dojdziemy do tego tematu. Napatrzyłem się od najmłodszych lat, bo mówię, zabrakło gdzieś tam tego ojca. Ta mama, mimo że mnie bardzo kochała, była bardzo dobrą kobietą, to ja sobie też, no nie, no, uciekałem od tej miłości. I każdy gdzieś tam, kto kojarzył mnie wtedy z tamtych lat, to wiedział, że no ja nie miałem młodszych kolegów, zawsze miałem starszych i mi to najbardziej imponowało w tamtym czasie, żeby wyróżniać się z tłumu. A żeby się wyróżniać z tłumu, to normalne, że musisz być tym nielicznym procentem, tak?
Czyli sam pójdziesz, sam zrobisz, bez względu na konsekwencje. Nie zdawałem sobie sprawy nawet z tego, że mogą być konsekwencje. I musisz pokazywać, że jesteś kotem. Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Mimo to, że gdzieś się napadną we trzech, dobra, rozlicz ich pojedynczo. Mimo, że gdzieś tam ktoś mówi, że tam ty jesteś taki, to pokaż mu, że jesteś inny. Wiesz. I tak było, że ja w wieku 17 lat jeździłem samochodem, których było 3 w całej Polsce. No dobra, 18 lat. Były 3 w całej Polsce i też wiedziałem, że mają na mnie chrapkę, ale ja byłem ten nieliczny procent, wiesz, ja byłem jak poszukać przeznaczenie. Dużo, miałem dużo wojen na swoim koncie, dużo awantur, próbowali mi naprawdę zrobić brzydko mówiąc krzywdę, bo jak ktoś próbuje ci frajerskim numerem zaszkodzić, to jest krzywda, tak? Próbowali mi zrobić krzywdę i wiesz, tam jakieś plotki wśród młodzieży teraz są, że jestem taki czy siaki, ale ja mam dużo starszych. Ale każdego są plotki. Tak, dokładnie, ale są plotki, że bo wiesz co hejterów jest. Sobie tak. Nie brakuje, ale do tego wrócimy. No, słuchaj, robiłem sobie tak, kończąc pytania o Maringę. Słuchaj, miał problemy i to duże psychiczne na wolności. No miał, wiesz, leki, narkotyki. Jak wiesz, takie sytuacje psychodeliczne w więzieniu się nasilają. Czy myślisz, że zobaczymy go jeszcze na wolności? Ciężko powiedzieć, wiesz? Ciężko powiedzieć, jakiego stanu umysłu i czy on sobie nie... Nie wiem, czy jaka będzie perspektywa jego w głowie na przyszłość, wiesz? Czy on sobie poradzi z tym? Psychicznie raczej sobie nie poradzi, bez leków. Pytania pseudosportowe, oczywiście freak fighty. Tomasz, lecimy. Jak odniesiesz się do informacji o powstaniu nowej freakowej federacji MMA, w której zadebiutować ma w walce z Jackiem Urańskim Masa? Czy twoim zdaniem na rynku znajduje się jeszcze przestrzeń do działania kolejnego tego typu organizacji? Wiesz co, tak, jak najbardziej. To jest kwestia marketingu. Akurat oni mają gdzieś tam z wielkim przytupem zrobić galę. Słyszałem o tym projekcie, nie każdy o nim słyszał. Słyszałem zanim powstały plany w ogóle, to już gdzieś tam ktoś mi wspominał, bo wiesz, ten świat jest bardzo mały. I dowiedziałem się też właśnie o tym, o czym mówisz, że tam ma ten pan wziąć udział z panem Jackiem, skrzyżować rękawice. Nie wiem, czy do takiej walki dojdzie, bo być może nie dojdzie, ale gala jakby nie było, no z takim marketingiem może się świetnie sprzedać, no bo wiadomo, że chodzi tylko o pieniądze, tak? W tym wszystko jest show biznes. Tam nie chodzi o sport. Są ludzie, którzy mają ambicje sportowe i chcą być najlepsi. Chwała mi za to, bo też to zmienia ich życie. Gdzie nie szkodzi, tak? Taka zmiana na lepsze to jest tylko plus. Ale ja uważam, że to są freak fighty, no tam się wchodzi na wariata i się robi swoje. Słuchaj, ja czytałem ostatnio taki artykuł, że Polska jest fenomenem w tej dziedzinie. Nigdzie w Europie właśnie takie freakowe organizacje w takim stopniu nie mają udziału w rynku, wiesz? Na czym polega ten fenomen? Słuchaj, czy widownia celebracja życia i zainteresowanie młodych ludzi, zarobki przede wszystkim, bo te garże są no, wysoce odbiegające, daleko odbiegające od garży sportowców, tak? Co nakłada się na oglądalność, na wyświetlenia, no i na chęć też dołączania do takich przedsięwzięć jak organizacje freakowe i każdy by chciał gdzieś tam te swoje palce zamoczyć w tym. W tym show biznesie. Tak to wygląda. O, czekaj, zrobię tak. Pach, ciach. O, dziękówka. Nie, wiesz co, ja sobie tu przełożę. O, i tu. Tak, dobra, luzik. Złośliwi powiedzą, że większe wpływy i wyświetlenia generują awantury i przepychanki słowne przed walkami niż samo starcie. Ważniejsze jest robienie show czy aspekt sportowy? Jak to skomentujesz? Wiesz co, najważniejsze jest show. W tym wszystkim chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przyciągnąć uwagę publiczności. Nieważne w jaki sposób, czy to jest czarny PR, czy biały PR. Ja uważam, że i tak jak reprezentujesz jakiś poziom, wysoce odbiegający od tego poziomu, no taki ze stricte patologii, nie no, poziomu patologii, czyli takiego poziomu poniżej poziomu, to przy okazji tego, że sam masz jakąś przeszłość, to też wyróżniasz się tym, że jesteś w miarę elokwentny, potrafisz powiedzieć coś mądrego i nie do końca gdzieś tam się utożsamiasz z tym, to też jest oryginalne, a też oryginał jest dzisiaj w scenie, tak? Normalne. No ja miałem propozycje, wiesz, fajne propozycje, z których rezygnowałem i to były propozycje, gdzie się wahały w okolicach ćwierć miliona złotych te garze. Ja ich nie brałem, Grzesiu, a teraz... Dlaczego?
No bo były pieniądze, wiesz, i to duże. Były pieniądze duże, bardzo szybko wydane. Nie miałem nigdy takich pieniędzy. To były naprawdę ogromne pieniądze, które spowodowały, że zwariowałem jak Marinka w pewnym momencie. Czyli to były czasy twojego prosperity, można powiedzieć. Tak, dokładnie. Zainwestowałem pieniążki gdzieś tam w fajne rzeczy, zaowocowało, później mogłem sobie odłożyć na tą markę odzieżową, którą chciałem rozwinąć. No niestety na mojej drodze pojawiły się błędy popełnione w przeszłości, za które musiałem odpowiedzieć, tak? Racja konsekwencji gdzieś tam, które się pojawiły i musiałem spłacać jakieś tam swoje błędy. Były to różne sprawy karne, które chciałem pozamykać. Tak jak już mówiłem, że brzydziłem się już tym światem i to mówię szczerze, no co będę owijał w bawełnę? Każdy, kto dużo, im więcej przeżyjesz, im większy masz bagaż, tym wiesz więcej, że ten świat to jest bańka. To jest bańka. No, wracając do freak fightów, powiedz mi, czy to będzie jeszcze potęgować, czy to już szczyt tej górki zainteresowania? W zależności od marketingu, jaki zrobią, w zależności od tego, jakie zainteresowanie na sobie skupią wodarze różnych federacji, tak to będzie prosperować. Jeżeli będzie zainteresowanie i ten mechanizm będzie napędzany odpowiednio przez dobry marketing, to jak najbardziej ma to szansę dalej gdzieś tam jeszcze trwać i świetnie sobie w tym wszystkim radzić, wiesz, jeżeli chodzi o tam finanse i marketing i całą gospodarkę tego biznesu. A jaki przedział wiekowy jest targetem według ciebie? Są to młodzi, starsi? Wiesz co, no tak jak mówię, no, nie ma przedziałów wiekowych, to jest bez względu na podziały jakiekolwiek kategorie wiekowe, bo jak widziałeś, pan Jacek Murański świetnie się sprzedaje z Marcinem Neymanem i to absolutnie nie będę się wypowiadał ani źle, ani dobrze. Uważam, że ja akurat lubię osobiście Jacka Murańskiego. Ja lubię go, Mateusza, no nie miałem okazji dobrze poznać, ale też mieliśmy okazję gdzieś tam porozmawiać i z Mateuszem, i z jego dziewczyną. Nie uważam, że to był jakiś tam zły człowiek, wiesz, no ma taką osobowość, tak. O Marcinie też nie będę mówił źle, bo tam różni ludzie różnie mówią. Coś miałem go okazję poznać. Wielu ludzi mówi, że Marcin prywatnie jest zajebistym chłopakiem, tak. A zmienia się jak Mr. Hyde przed kamerami. Nie, on jest taki trochę przed kamerą, może bardziej burzliwy przed kamerą, a bardziej spokojny poza kamerami, bardziej stonowany i zrównoważony, ale słuchaj, każdy ma jakieś tam demony swoje, tak? No wiadomo, że tam Marcin nie jest ze świata takiego, o jakim my rozmawiamy teraz w tym momencie, albo o jakim zaczęliśmy rozmawiać. No miał tam jakąś tam przygodę, że gdzieś tam coś się stało i to mu wypominają, ale Marcin jest normalnym facetem. Nie jest żadnym gangsterem, nie jest żadnym... Ciężko mi jest wypowiadać się na temat Marcina i dobrze, i źle. No nie mam nic do niego. Jest, Marcin jest sobą po prostu. Tak? Pociągnijmy temat jeszcze Jacka Murańskiego. Mm-hmm. No już jakiś czas trenujesz sporty walki. Nie, no, byłeś, ja byłeś kilka... Ja nie trenuję, ale staram się. No okej, kilka walk jest za tobą. Powiedz, śledzisz jego poczynania? Widziałem. Jak rozwinął swoje umiejętności. Naprawdę rozwinął. No, w walce z Marcinem widziałem, że naprawdę rozwinął swoje umiejętności. Był szczelny, gdzieś tam wychodził tymi białoruskimi. Czy punktował go, czy to był lucky punch? Że to był faktycznie palec w ogóle? To nie był lucky punch, bo lucky punch, jakbym takiego wypłacił, to taki trochę lucky punch z... Jeżeli tam był pęknięty oczodół, tak jak niektórzy mówią, to jest nieprzyjemna kontuzja. A jeżeli to był faktycznie gdzieś tam jakieś otarcie, że mu tam podbił tylko oko i tam ten oczodół jest cały, no to tak trochę... nie wiem, jak to powiedzieć, ale wyglądało to słabo, wiesz. No ale słabo wyglądało, słabo tylko wyglądało. Dla Marcina. No tak, nie no, dla Jacka to on z ofarcach wygrał dobrze był przygotowany na Marcina, bo mówię, był szczelny, tam za bardzo... Nie Marcin... przeraził się na wałnicy? No nie, tak, szedł dołem, wiesz, jakieś tam białoruskie wypłacał, no i w końcu trafił tego Marcina, tak, że Marcin się wyłożył i... No i po Marcinie. Jeżeli hipotetycznie doszłoby to do tej walki, choć wielu nie wierzy,
Myślisz, że mówisz o tym, o tam... Arcykurze. Łęcki, Sokołowski, no. Tak. Myślisz, że Jacek zrobi wszystko, żeby się pokazać? Jacek ma aspiracje, żeby wygrać, ma ambicje, żeby wygrać i Jacek na pewno podejdzie honorowo do tej walki. A bez, jak skomentujesz jego kompromitację w postaci Legii cudzoziemskiej. Legion étranger? Coup de mort? Jeli papo? Tak. No wiesz co, nie wiem. No. Tak jak mówiłem, marketing. W internecie to jest taki teatrzyk zielona gęś, wiesz. No nie każdy jest naturalny, nie każdy jest sobą, ale ja uważam, że on jest sobą. No tak wymyślił sobie taką historię na własne potrzeby, nie wiem czy był, czy nie był. Ciężko powiedzieć, no mam kolegów, którzy tam byli i biegle mówią po francusku. To jest fundament i po tego, drugie. I po angielsku. To jest fundament, dwa języki, uczysz się na bieżąco, tak. Poza swoim ojczystym. Druga no sprawa, nie poznałem żadnego wojownika z Legii Cudzoziemskiej, który by nie miał jakiejkolwiek pamiątki stąd. Ale druga sprawa jest taka, że on nie wiedział, w jakim był regimencie, tak. Gdzie był, kompletnie nic. Słuchaj, też mamy nawet chyba wspólnego takiego kolegę z Starchomina, który jeździł, pamiętam kiedyś takim samochodem na francuskich blachach, którego w ogóle policja nie zatrzymywała. To był 99-2002 taki przedział. I on już mieszkał w Lyonie, miał tam firmę budowlaną z takim Słowakiem i on w ogóle nie mówił nic o tej Legii Cudzoziemskiej. Tam ci, co wiedzieli, to wiedzieli. On mówi, że nie, w jakiej ja tam Legii, ja tam mam we Francji firmę, wiesz. Ale każdy wiedział, że on był w tej Legii Cudzoziemskiej. Drugiego kolegę mam też takiego, który był z Radomia, taki Dominik, który się wyprowadził później do Szczecina. Też taki mega bardzo fajny chłopak, mocny chłopak, wysportowany na maksa. Inaczej się zachowują ci ludzie. No, inaczej, zupełnie inaczej. To są ludzie, którzy mają więcej pokory. Są tak, po mocnych przejściach, wiesz. Jeżeli chodzi o psychikę, są po mocnych przejściach. I nie muszą niczego pokazywać, udowadniać. Tak, tak. Bardzo inteligentnie to robią, naprawdę na poziomie. Kiedyś byliśmy gdzieś na Sienkiewicza chyba, czy taki był klub, już nie pamiętam, koło Lemolki. Już nie pamiętam, jak on się nazywał. Podjechaliśmy tam ochroniarz, żeby nie się opuścić, była rozmowa taka. I rozmawiał w różnych językach. Najpierw rozmawiał z nim po angielsku, później rozmawiał z nim po francusku, później jeszcze gdzieś tam zamienili jakieś tam słowa po rosyjsku i tak wyszło, że ten ochroniarz jakoś tak był przekonany, że jednak go wpuści, mimo to, że strój im nie pasował. Bo to był chłopak zupełnie z innej bajki, bardzo niepozorny, bardzo skromny, pokorny i taki, no tak jak rozmawialiśmy, no nie widać było tego, nie manowało to z niego tak ta wieloletnia przeszłość w Legii, no bo to on był tam 15 lat. Ja nie śledzę tych wszystkich aferek internetowych, czasami mi się to podstawia, dlatego rzucę okiem, nie mam czasu, aczkolwiek ostatnio wyświetliła mi się taka postać jak Szalony Reporter. Mhm. Przy okazji afery z Budną i tą całą garażową... Z Bujdą. Tak. No. Co za postać jest w ogóle? Nie wiem, wiesz co, tam był jeszcze taki Jose, ten od tego złomu. Różni ludzie. Nie chciałbym się wypowiadać na tematy, które są bardzo drażliwe dla mnie, bo jak widzę w internecie coś, co dla mnie nie, no jest wiadome, że gdzieś tam znam prawdę i wiem, jak to wszystko wyglądało od podszewki. To wolę sobie odgryźć język, niż powiedzieć coś głupiego i później wiesz. Znaczy, jeżeli chodzi o Szalonego, no to no mamy przykład, że tam z naszym, no bo znasz Marcina, tak? Znacie się dobrze. No dobrze nie, ale gadaliśmy parę razy. No ja serdecznie się z nim znam i uważam go za mega przytomnego chłopaka. No, znany jest w całej Polsce w środowisku. No i tam. I szanowany. Szanowany bardzo. No, przeżył niejedną wojnę i to taką naprawdę ostrą wojnę. I teraz też uczestniczy już w zupełnie innej wojnie, ale to nie będziemy mu przytaczać tej persony. I tam przy nim się kręcił Szalony. No tak, Który był wtedy jeszcze anonimowy. Tak? Anonimowy bardzo, tak. No i tak to było, to były chyba jego takie pierwsze kroki, wiesz. Z Szalonym to, no nie wiem, no ja też go poznałem. Nie uważam go za jakiegoś złego chłopaka, ale jak mam rozmawiać tak szczerze, no to... To jest taka grupa plotkująca na bieżąco, wiesz. No.
taka jest prawda. Szuka aferki. No tak, no na tym... Na tym próbuje się wybić. Z tego żyją, wiesz, niektóre pijawki internetowe, że wysysają z tych tak naprawdę do spodu, wiesz, gdzieś tam szukają tych afer, wysysają i wrzucają to na świecznik, żeby móc później maglować na tych swoich tych podcastach. Tak to wygląda. Druga sprawa jest taka, że ja mu kiedyś coś powiedziałem gdzieś tam na halo, to od razu szybko wyszło w internecie. Dobrze, że nie powiedziałem tego ze szczegółami, bo to też tak była taki temat bardzo gorący. Nikt nie wiedział, co się stało, tylko ja wiedziałem, bo to było takie, że to przez gdzieś tam akurat usłyszałem, bo coś się stało, ktoś wiedziałem, że ktoś coś zrobił. Ktoś mówi, że coś, że stało się inaczej, ja wiedziałem, że jeszcze było inaczej. No i tam on się zapytał, jak było. 1/3 mu powiedziałem, to jeszcze sobie dodał. Więc tak, no mówię, tym bardziej teraz zwracam uwagę na to, na jaki temat rozmawiam z kimkolwiek. A to był taki temat internetowy, jakieś tam afery internetowej, której nikt nie znał, wiesz. No a my akurat mieliśmy tam z pierwszej ręki newsy. No dobra, to zostawmy go w spokoju, bo najwidoczniej nie jest wart tego, żeby o nim wspominać. Interesy. Bo były takie czasy, gdzie miałeś naprawdę, można powiedzieć, górkę finansową. No, pamiętam filmy z Monaco, pamiętam Ferrari, pamiętam wiele innych sytuacji. No były jeszcze takie, których nie widziałeś. Niedostępnych nawet dla mnie, gdzie ja sobie radzę finansowo. No i potem upadek z wysokiego konia. Bardzo wysokiego. Jakiś czas temu zainwestowałeś w swoją markę odzieżową. Projekt wypalił. Gdzie można zobaczyć kolekcję? Nie ma jeszcze kolekcji, wyprzedałem wszystkie możliwe rzeczy, wszystko poszło na pokrycie zobowiązań, na wyjście z długu, wyjście na prostą. Afera z mieszkaniem to była tak napompowana, afera za 50 000 zł, bo tyle było tego zadłużenia, przez półtorej roku płaciłem, przez pół roku przestałem płacić i zrobili aferę w telewizji. Także znanej wszystkim w programie, który no nie do końca ma jakąś tam renomę okazującego prawdziwe oblicze spraw, o których mówią, tak? Czyli normalne, że tam pokazują coś pod siebie i to też to tak jak z tym internetem, no tu chodzi o wyświetlenie, o pieniądze. Przedstawili mi w takiej sytuacji, w jakiej przedstawili, teraz niestety będą się musieli zmierzyć z pozwem cywilnym, ale to też to nie chcę zdradzać szczegółów, bo to nie tylko my, ale też adwokat pełnomocnicy nad tym pracują oraz pan detektyw, z którym współpracowaliśmy wtedy, żeby się bronić. Zresztą znany taki pan detektyw tutaj na mieście, bardzo, bardzo skuteczny i naprawdę nam bardzo dużo pomógł. No i co, no słuchaj, no były różne inwestycje, tak? Zarobiłem gdzieś tam na jakiś tam... Czyli marka odzieżowa jest... Na razie jest temat zamrożony, nie mamy środków na to, żeby ją reanimować, to są... No, słuchaj, to jest takie pieprzenie, że marka odzieżowa zrobił tam 2 dresy, 3 dresy, czy tam 2 koszulki. Nie, bo tam było wpompowane naprawdę prawie 250 000 zł, nie licząc kosztów, prawie 250 000 zł łącznie z kosztami, wiesz, objeżdżenia wszystkich tych szwalni i tak dalej. Przypominam jeszcze, że wtedy jeździliśmy GLS-em takim 5-litrowym, więc to też paliwożerny samochód. Jeździliśmy ze wspólnikiem, jeździliśmy po całej Polsce, szukaliśmy szwalni, wiesz, Łódź, Skierniewice, gdzieś tam od Fock, gdzieś jakieś inne części naszego województwa. Aż w końcu znaleźliśmy bardzo fajną szwalnię związaną z prosto, ale niestety już nie było tak prosto, żeby to kontynuować, wiesz. Czyli ona sama z siebie była niewypałem, czy jakieś nie, boczne sytuacje? Poprzez boczne sytuacje wszystkie pieniążki, które były jako dochód z tej marki, tak? Czyli jakieś... Szły na spłatę zadłużeń z mojej przeszłości, wiesz. Które niestety były tak ważne w tamtym momencie, że no, nie było opcji, żeby tam ich nie regulować, no bo nie byłoby mnie teraz, bym w kółko chodził, wiesz. Okej. Okay. I przez to utrata nastąpiła płynności finansowej. Tak, wiesz, ja nie spodziewałem się tego wtedy w tamte wakacje, no i też tak,
Słuchaj, były jeszcze inne sytuacje, o których świat nie wie, tak, bo było kiedyś tak, że żeśmy siedzieli sobie tam z kolegą takim i ktoś tam dał jakiś tam pomysł, żeby jechać do Estepony, coś zrobić, no to zanim dojechaliśmy do Estepony, to jechaliśmy przez Wenecję, Monte Carlo, ja jechałem samochodem, wiesz, takich wyjazdów na wakacje to było mnóstwo, wiesz, latanie helikopterami, później prywatne odrzutowce. No tak, wiesz, to akurat normalny, przeciętny zjadacz chleba, czy nawet początkujący przedsiębiorca, tego nie usprawiedliwi właśnie takimi sytuacjami, bo najpierw się inwestuje, a potem się konsumuje. I nie konsumuje się 100% tego, co się wytworzyło. Zawsze trzeba też dywersyfikować ten portfel. Poszedłem strasznie. Ja poszedłem do spodu, wiesz. Jak miałem, tak straciłem. Czyli to był jeszcze ten etap, gdzie środki... Mojej niedojrzałości przede wszystkim. Aha. Także zacznijmy od tego, że był etap mojej niedojrzałości. Jak się ocknąłem, jak Nadia była w ciąży, to już było za późno. Z twoich socjali wiem, że interesujesz się krypto. Powiem szczerze, że sam ostatnio zainteresowałem się tym, aczkolwiek jestem zielony. Traktuję kryptowaluty jako świnkę skarbonkę, czyli tyle, ile mogę stracić, wrzucam, kupuję na oślep. Wydaje się być mądrzejszy ode mnie w tym temacie, powiedz mi. Jak to zrozumieć? Jakieś rady? Gdzie szukać? Mówię ci jak jest. Słuchaj, doradców jest pełno. Jedni ci doradzają, że skup się na Bitcoinie, na Ethereum, czyli na takich bardzo, bardzo stabilnych walutach, które mają mocny fundament. A ja z kolei jestem zwolennikiem DEX-owych projektów, obserwuję je na DEX-ie, jak przeżyją DEX-a i wejdą na CoinGecko, czyli są przed listingami, to wtedy sobie obserwuję, jak tam się zachowuje market cap, jaki mają marketing. Czyli inwestować w te nowe? No powiem ci tak, powiedziałem o paru takich projektach na Instastory, gdzie sam nie wrzuciłem pieniędzy, ale mówiłem, że warto się na nich skupić, tak jak na przykład Byte na Ethereum, zrobił 20% w 3 miesiące. Mówiłem takiemu naszemu koledze, grubemu Piotrkowi, go nie ma, teraz jest w niedoli, wrzuć tam 3,5 tysiąca, mordo, wrzucił 3,5, spadło mu na 1700, on mówi, nie, ja wychodzę z tego, bo mi spadło. Ja mówię, dokup sobie za 500-600 dolarów, uśrednisz cenę i zaczekaj, nie sprzedawaj tego. Sprzedał, nawet nie powiedział. Wiesz, czy po 3 miesiącach te 1700 dolarów zrobiłoby 340 tysięcy? No wiesz, no mam, ja miałem dobre projekty. Jezus na Ethereum zrobił 50 000%. Nawet gdzieś tam taka blepę, mówiłem o takim typowym shicie wśród memcoinów, który wszedł. Floki Fork, które zrobiły po 3-4 tysiące w ciągu miesiąca, półtorej. Wiesz. A ja tam gdzieś, no wiesz, no nie mam co wrzucać. Gdzie teraz szukać wiedzy? Doświadczenie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, doświadczenie to jest głupie, słuchaj, mówią ludzie, że tak skończą studia, to jest inteligencja, to jest edukacja. To jest edukacja. To jest rozwój edukacyjny, to jest rozwój edukacyjny. Największy inteligencja emocjonalna. Inwestorzy rzucili studia i zajęli się interesami jeszcze w młodym wieku. Także inteligencja emocjonalna nabywana w praktyce poprzez doświadczenie, to jest najwyższy level. I tu jak im więcej doświadczysz w życiu, tym jesteś mądrzejszym człowiekiem. Im więcej popełnisz błędów, między innymi. No na tych błędach chcąc się uczyć jeszcze, tak? Zgadza się. Nie ma nic innego, wiesz. No tak samo poznajesz prawdziwych przyjaciół w ekstremalnych sytuacjach, w potrzebie, w biedzie, wiesz. Nie ma, że w jakiejś opiewasz w bogactwie. A powiedz mi, znasz takich ludzi, którzy żyją z handlu kryptowalutami? No mam znajomych, którzy mają kantory i serdecznie ich też pozdrawiam właśnie. Ale nie będę wymieniał. Ale długo w tym siedzą, nie? Bardzo długo. Jeszcze jak był Bitcoin na sieci testowej. I nikt nie chciał go kupować, nikt nie chciał o nim słyszeć. Ale słuchaj, teraz jeszcze jeden numer. Powiem ci tak szczerze, jako chłopak, który naprawdę dużo zarobił, bardzo dużo, mnóstwo i bardzo dużo stracił, też bardzo szybko. Dużo zarobił, dużo rozjebał i dużo też stracił na różnych nie do końca przemyślanych inwestycjach. Najważniejsza jest spokojna, chłodna głowa. Śledzenie projektów, jeżeli chodzi o nowe projekty, ja uważam, że dobra, okej, Bitcoin jest bardzo bezpieczny. Można, jak się skupić na krypto, to można go trafić w bardzo, na bardzo dobrym poziomie, tak jak było w 2020, tam się pamiętam, w którym mówiłem, 2 lata temu o nim mówiłem, że w grudniu, żeby kupować tam taki projekt, taki, te projekty zrobiły bardzo dużo.
Później też trzeba wiedzieć, kiedy są te wzrosty, czyli powiedzmy są wzrosty marcowe, gdzieś tam marzec, kwiecień, maj, czerwiec do wakacji, później w wakacje są spadki. Wrzesień, październik na tym przełomie, na ten kwartał. Wrzesień, październik, listopad do grudnia często są różne wzrosty. Trzeba wiedzieć, jak wejść i jak wyjść. No. Kiedy wejść, kiedy wyjść. To jest główny. Wiesz co, dla mnie to jest czarna magia. Ja pomyślałem, że moja przygoda z krypto będzie polegała na czymś takim, że włożę, zapomnę, będę wkładał, opodatkuję się miesięcznie, będę wkładał, będę miał 60-70 lat. Może coś nie, z tego bez będzie. Sensu. Grzesiu, to ja ci powiem tak. Są takie projekty, o których ci powiem poza kamerami, bo ja nie jestem doradcą finansowym, które ci zrobią fajny wynik, wrzucisz. Jak ci zrobią fajny wynik, to pamiętaj. A skoro byś zawsze wiedział, że to już... Ja ci powiem kiedy. Teraz są największe spadki na memach. Mam taki projekt, który nazywa się... Nie będę... To jest taki, oczywiście to nie jest żadna porada inwestycyjna. Nie będę mówił przed kamerami. Powiem ci poza. Okay. Bo teraz bardzo mocno spada. Są dwa takie projekty. Wrzucić sobie po 2000 dolarów i do grudnia uwierz mi, że zrobią ci naprawdę fajny wynik. Jeżeli do wakacji ci zrobią fajny wynik, to sobie wyskoczysz, zobaczysz, co się będzie działo w wakacje. W wakacje zazwyczaj są zawsze spadki. Ten czerwiec, lipiec, sierpień i później wrzesień, październik, wszystko znowu leci do góry. I to jest taki ostatni moment, bo później znowu będzie BESA, prawdopodobnie 2025 i tak do kolejnego halvingu. A po halvingu no, zobaczymy, no, to co będzie na kolejnej hossie. Ale nie było jeszcze hossy mniejszej od poprzedniej, zawsze jest większa. Czarna magia, co? Czarna magia. No, uwierz mi, że siedziałem przy tym przez parę lat, po dużo czasu poświęciłem różnym projektom i widziałem na własne oczy, jak niektórzy się zachowują, więc po jakimś czasie masz coś w małym palcu i po prostu patrzysz na projekt i mówisz, kurwa, on wystrzeli. No i cierpliwie czekasz czasami miesiąc, dwa, ale daje to satysfakcję finansową. I ten 1000 dolarów czasami jest w stanie zrobić 20. Tomek, mam takie pytanie, bo z Grzeszkiem oczywiście pracujemy nad tematami związanymi z przestępczością zorganizowaną. Takie zagadnienie na pewno ci znane, haracze. Chciałem zapytać od lat 90. do początku lat 2000, jak to zjawisko ewoluowało, jak to wyglądało kiedyś, jak później. Wiesz co, no kiedyś pewnie... Ja nie mam zbyt dużo wspólnego z przestępczością zorganizowaną. Tak jak mówię, no znało się tam różnych ludzi, ale jak to ewoluowało? Różnie, wiesz, bo czasami ludzie sami przychodzili po pomoc, później z kolei, no tak szczerze mówiąc, zajmowały się tym zjawiskiem bardziej służby niż przestępcy. I odbijali przestępców od tych wymuszeń rozbójniczych i brali... No tak, no dokładnie. Tak jak mieliśmy wspólnego znajomego, tak, z Szymona, gdzie ja mam no, mnóstwo jakichś tam pamiątek z dawnych czasów, tak, gdzieś tam w postaci różnych filmów, zdjęć, wiesz. I też no, nie odnoszę się z tym, nie emanuję tym, gdzieś tam nie operuję w internecie tym, że gdzieś znałem różnych ludzi, takich z pierwszych stron gazet, którzy byli naprawdę niebezpieczni i to są dużo starsi ode mnie koledzy, dlatego też ja nie zwracam uwagi na to, co mówią małolaci, ale tak biorąc pod uwagę fakt, naprawdę fakt, który zaistniał na przestrzeni tam ostatnich powiedzmy 20 lat do tyłu, to był taki moment, gdzie panowie niebiescy sami przychodzili oferować pomoc w różnych punktach i odbijali chłopaków od tak zwanych haraczy. A jak już byśmy tak wywołaliśmy temat wolumenu, to tam rozumiem, że większość kupców dobrowolnie płaciła i miała jakąś ochronę, powiedzmy, tak? Wiesz co, no nie wiem, no tak biorąc pod uwagę fakt, jak jeszcze za swoich takich dobrych czasów Szymek, ten od Papug, wiesz co, też nie chcę tam poruszać tego tematu, bo znam bardzo dobrze, no mimo, że on tam, że nie żyje, tak jeszcze znam jego żonę Kasię, ona tam chyba sobie poukładała życie na nowo. Z Szymonem miałem bardzo dobry kontakt przez dłuższy czas.
Zresztą rozmawialiśmy o tej sytuacji, co była w Grójcu, tak, że tam przyjechał ten H na motorze do Pruszkowa na spotkanie, gdzie oni normalnie już wtedy chronili kogoś, kto miał status tak zwanej 60 i nikomu to nie przeszkadzało. Już taki chłopak na B dał Szymonowi, a Szymon dał temu na H, żeby ten na H pilnował tam normalnie 60, gdzie oni się znali z puchy. Ten 60 siedział w półotwartym zakładzie karnym w Grójcu, wychodził na przepustki gdzieś tam i on był pod stałą ochroną chłopaków, wiesz. Przejęty też przez tego na B z Konstancina. No i tak zresztą to mu najbardziej zaszkodziło, ta osoba, no. Nie tylko jemu, tam wszystkim chyba dookoła. Co mówi, rozmawialiśmy o tym Adasiu, od tego Janusza, od Grafa. I co mogę ci powiedzieć? Tamte czasy były zupełnie inne. I czy ktoś dobrowolnie płacił? No nie, znałeś Siemka, wiesz jaki był, tak? Był bardzo brutalny. No, bali się z nim spotykać. Naprawdę mega arcybandziory bali się z nim spotykać w zadaszonych pomieszczeniach. No, nie chcę opowiadać tak, bo on nie żyje, ale... Różnych ludzi spotykałem w życiu i wydawało mi się, że ktoś jest ostry. Wydawało mi się, że ktoś jest naprawdę na maksa ostry. A najgorsi byli ci, tacy bardzo grzeczni, byli tak samo grzeczni jak niebezpieczni, wiesz? I on był taki, że on był bardzo, bardzo taki, no nie wiem jak to powiedzieć, Grzesiu. No. Bardzo stonowany, zrównoważony i taki bardzo, za bardzo spokojny, wiesz? Aż za bardzo spokojny, naprawdę. To był taki chłopak, który... No mały, łysy, tak, krępy, taki, no nie powiedziałbyś, no, widać było, że jest niedobry, ale nie widać było, że aż tak niedobry. Słuchaj, on mi powiedział kiedyś parę rzeczy gdzieś tam, gdzie mieliśmy bardzo, bardzo bliski kontakt, mimo że żyłem bardzo strasznym małolatem i to nie każdy może wiedzieć, ale przecież tam do Radomia, co jeździli do tych karateków, to przecież oni jeździli tak samo, tak? A druga sprawa jest taka, że... No mówię, no wywoływał pewne wątpliwości różne wśród ludzi, którzy mieli się z nim spotykać, nie chcieli się spotykać, ale to nie tylko on, bo było tam taki, dużo takich osób, ale były takie osoby, które uważałem za ostre, a te osoby często bały się z nim spotykać w tamtych czasach. Tylko, że ja mówię, ja byłem małolacik, tak, ja sobie tam jeździłem do tego Quo Vadis, tu się jeździło gdzieś tam jeszcze. Połowy tych chłopaków już nie ma. Połowa się pootwierała, poszli na jakieś tam współpracę, wiesz, i... A jeżeli chodzi o ten świat wymuszeń rozbójniczych, no to mówię, no sam odpowiednio gdzieś tam byłem wskazywany za te 282. Moja historia z tym światem już się dawno zakończyła. Wiesz, ja mam rodzinę, dziecko, żonę, tak? A co mogę powiedzieć o tym świecie? No to mówię, to jest bańka i już tamtych czasów nie będzie nigdy. Tamte czasy były wyjątkowo brutalne, więc nie wiem, czy tak każdy dobrowolnie chciał płacić. Ten postęp, powiedzmy, technologiczny to ukrócił, bo teraz ta ilość kamer, już jest niemożliwy taki ordynarny wjazd z rozbijalnym baseballem. Nie były jeszcze te czasy tych kamer. Bo to mówię, jeszcze panowie niebiescy to już tak robili sobie, że... Kurde, no widzisz, nie każdy to zrozumie, ale to jest... To środowisko jest od wielu, wielu lat gdzieś tam... To nie jest tak, że tylko byli przestępcy, nie. Przestępcy tacy i tacy. Tam wśród niebieskich też są tacy, że ja bym też wolał w drogę nie wchodzić. No. Słuchaj, są różne grupy ludzi, różni ludzie, wiesz. I no na przykład no to nie jest tajemnicą Policzynela, że ile było takich spraw, że gdzieś tam napadali na tiry, czy robili jakieś inne rzeczy bardzo brutalne i wśród nich byli panowie niebiescy. Wśród takich największych bandziorów, naprawdę, ale to się z biegiem czasu zmieniło. I to się wszystko... To jest bardzo złożony temat. Nie chcę mi się nawet konkretnie opowiadać, bo to mówię. Ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, co ja mówię, to powiedzą, że to jest pis na wodę fotomontaż. Ale to mówię, balastów nie brakuje. Może pamiętasz takie zjawisko, bo też chcemy zrobić o tym materiał rozkminki. No w latach 90. to bywało tak, że dwie grupy spotykały się w liczbie nawet kilkudziesięciu osób. Potem chyba od tego... To już Grzesiu pamięta najlepiej, ja nie uczestniczyłem nigdy. Po 2000 już nie było tego. No nie. Słuchaj, jeżeli to można nazwać rozkminką, że ktoś siedzi z kimś na rozmowę i są tam tu trzy osoby, tu cztery osoby, no to nie była rozkminka, to była rozmowa normalna. A jakieś takie awantury, wiesz, że gdzieś, tak jak na przykład tam od tego, co ty mówiłeś o tym, co grał w piłkę w Konstancinie, że na przykład od niego jechali gdzieś tam w stronę Półtuska
i jechali tam do tamtych chłopaków i gdzieś, albo gdzieś w inne strony i stawali tam i mówili, no my nie mówimy, że wy jesteście złe chłopaki, ale jak się nie dogadacie, to my przyjedziemy, zrobimy swoje i gdzie wy będziecie nas szukać. To były rozkminki, że tam jechali z długą bronią na tak zwaną rozmowę, no ale mówię, ja nie uczestniczyłem w takich spotkaniach absolutnie, a to, że się zna ludzi, którzy gdzieś tam byli naprawdę ze mną bardzo blisko, bo no, to lubili mnie za dzieciaka, bo ja byłem taki sam sobie rzepkę skrobię, wiesz. I tak naprawdę do końca nikt nic nie wiedział o mnie, wiesz, że to mnie uchroniło przed wieloma bardzo, bardzo złymi sytuacjami. Ale ja jeszcze mówię, wyróżniałem się tym, że no, nie spałem. Myślałem, no w przeciwieństwie do wielu osób myślałem i tak jak na przykład słuchaj, na przykładzie Jarka, który się uważał za geniusza, no ja go zdominowałem w każdej możliwej płaszczyźnie. W każdym środowisku. Zdominowałem go tak, że on dostawał białej gorączki, jak ja z kimś rozmawiałem i on widział poziom rozmowy. On odbiegał od tego poziomu, on się nie potrafił wysłowić, wiesz. On nie przyciągał uwagi ludzi, którzy tak naprawdę byli w zasięgu jego jakby takiej chęci nabycia jako znajomych, wiesz. A do mnie lgnęli ludzie z różnych środowisk i bardzo mnie lubili. No i tak to wyglądało, że nie tylko żony gangsterów, ale też i sami gangsterzy w tamtych czasach, gdzie ja miałem tam 17 czy nawet mniej, 16, 15 lat, gdzie tak jak mówiłem, jechałem na bierzmowanie gdzieś tam ze środka szkolno-wychowawczego. To były czasy, nie wiem, rok 96, czy jechałem jeepem, patrolem z wyciągarką, gdzie tak naprawdę nie każdy mógł sobie pozwolić na taki samochód. I to tak, ja byłem innym małolatem, wiesz, innym dzieciakiem zupełnie. Mimo to, że też dużo osób chciało mi podłożyć nogę i chcieli mi bardzo zaszkodzić, to nie udawało im się to i tak do tej pory. Zdziadziali albo się porozpierali za przeproszeniem, mówiąc brzydko, porozkali się i albo siedzą, wiesz, za jakieś takie przestępstwa, że tu głowa boli, albo normalnie zdziadziali i staczką dziadę albo gdzieś po parkingach biorą 2 złote od ciebie za pilnowanie samochodu. To tak skończyli ludzie, którzy chcieli mi zaszkodzić gdzieś tam i no jest nieliczny procent takich, którzy gdzieś tam jeszcze mają do mnie jakieś tam gorzkie żale, ale i tak nic nie mogą. No. Reszta to jakby zwykli hejterzy. Nie, no tak, posłuchaj, no na ulicy w ogóle się nie spotyka ludzi, którzy mieliby jakieś pretensje do mnie za to, że ja sobie poradziłem w życiu, albo że staram się zmienić swoje życie na tyle, żeby już nigdy więcej do tego świata nie wracać, no bo to jest normalne, że ten świat, to jest świat, gdzie idziesz tą drogą, na końcu jest ściana, od której się odbijasz i tak musisz wrócić tą samą drogą. Nie ma nic innego. Głową muru nie przebijesz w tym przypadku, no. Nie jesteś nieśmiertelny, nie jesteś kuloodporny i nie jesteś bezkarny. A czasy są ciężkie i zawsze się trafi ktoś, kto pryknie. Dlatego jak jesteś mądry, to wiesz, że przemyślisz to sobie i powiesz tak, no dobra, ja nie pryknę, no to zakładasz od razu, że ktoś pierdoli. No to po co ci latać i grzać za kogoś, jak można świetnie naprawdę sobie radzić, chociażby masz tu, tak, okno na świat, masz internet, 2 telefony. Wszędzie możesz wszystko zrobić. Masz oko na cały świat, ucho na cały świat. Nieograniczone możliwości. Wystarczy chcieć i myśleć. Bandycka Ochota, Dezetika i Grzegorz Mięśniak. Zapraszamy. Grzesiek, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Bandycka Ochota, złote czasy nietykalni. Nasze ulice, pruszków ludzie niesprzedajni. Normalni, nie sądzę, troszeczkę pojebani. To królowie życia, zrycia z wolnością na sali. To panowie brania, zarabiania z nerwami ze stali. Chociaż zmiana w bani, to opowiem wam jak było. Wtedy się żyło chwilą, dobre numery się waliło. Mięśniak Czerwus orzeł, byli tą prawdziwą siłą. Mówiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać. Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść. Zniecam prologiem te ulice opowieści. Ochota i pruszków, bandyckie pieśni, to jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści. Ty słuchaj i weź si to do swego mózgu. Lata 90. Ochota i pruszków. Ja jestem bitem i daję tobie prawdę. Z długoletnim stażem puchy historii nie kradnę. Żeby było jasne, ważne, robię to z mięśniakiem. Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem. Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne. Moje wersy, teksty prawdy, wtedy bańka pęknie. Tak.
cały czas napierdalać, lecieć, nawijać i robić hałas. Mógłbym tak cały czas napierdalać, kleić, nawijać i robić hałas. Następna nuta to będzie zamach w ramach projektu Bandyckie Czasy. Ochota i pruszków nie chcę bez pracy, prawdę kompasy bez krok i kłamstwa. Hasła, żonaty, przesady i szajstwa, po prostu bez ugarstwa. Zapraszamy państwa, yo.